Hejka, z tej strony Kondys. No i kolejne 4 buildiki do Diablo 4. Tym razem Druid. I to jak sobie wyobrażam tutaj go na pewnych etapach gry. Jeśli nie widzieliście żadnego filmu z tej serii, no to wytłumaczę, dlaczego akurat 4, nie 3, nie 2, nie 5, nie 20 tych buildów. Uważam, że najlepiej, żeby każdy miał 4 przygotowane buildy na grę w Diablo 4. Pierwszy na levelowanie, czyli pierwszy, drugi, trzeci akt, żeby dojść do czwartego i piątego, skończyć normal. Drugi build, którym wchodzimy na koszmar. Trzeci build, którym chcemy skończyć koszmar, wejść na udrękę. No i czwarty build, to taki, do którego dążymy już na sam koniec, który ma być takim zwieńczeniem, ma być takim głównym naszym celem, którego raczej też do końca nie osiągniemy, ale w końcu to jest gra pod grind, do czegoś po prostu musimy dążyć. Ale też, żeby nie mieszać, po kolei od początku. Pierwszy build będzie opierał się tutaj na mocy żywiołów. I będzie tutaj głównie działał na mocach z trzeciego i drugiego aktu. Dlatego myśląc o druidzie, powinniśmy szybko ominąć pierwszy akt i polecieć właśnie do trzeciego i drugiego, żeby jak najszybciej zdobyć aspekty do kodeksu właśnie stamtąd. Polecałbym najpierw pójść właśnie trzeci akt. Oczywiście wciąż nie wiemy, gdzie dokładnie są te podziemia, więc to byłoby lekko problematyczne. Ale od razu po zdobyciu tutaj najważniejszych aspektów polecieć sobie do drugiego aktu. Tam na 15 poziomie mamy quest klasowy, który pozwala wam odblokować tutaj te duchy towarzyszy, te takie duchowe bonusy. I właśnie potem już sobie spokojnie skończyć kampanię, zrobić pierwszy, drugi, trzeci akt, potem dowolnie czwarty i piąty. Na tym buildzie właśnie potrzebujemy tylko i wyłącznie mocy z pierwszego, drugiego, trzeciego aktu i możemy sobie jechać dalej. Oczywiście nie będę wyjaśniał każdej mocy po kolei, tutaj uznaję, że sobie spokojnie popatrzycie, co, gdzie możecie mieć i tak dalej. Na początek podmuch wiatru. I potem od razu tutaj wszystko w lawinę. Zadaje potężne obrażenia razem tutaj z tym Teramoutem, z tym bonusem na kryty. No, jest to zdecydowanie najmocniejszy skill druida bez tutaj specjalnych aspektów. Robi robotę. Wybieramy sobie też, żeby kosztowała więcej furii, ale zadawała więcej obrażeń, więcej tutaj siły duchowej. Dalej, główna tutaj śmietanka druida, czyli jego bariery. Dajemy sobie właśnie 5 w bastion, 2 w zbroję cyklonu. Przy okazji wybieramy też pasywki na defensywę. Dalej, nieśmiertelny tutaj pełzacz trucizny. To jest najlepsze AOE chyba w całej grze z takich pojedynczych skilli. Robi robotę, duży cooldown, ale akurat wpada armia wrogów. Puszczamy te winorośl, wszyscy giną. Przy okazji też unieruchamia, więc wzmacnia tutaj naszą lawinę bardzo fajnie. No i dalej, tutaj szarża, żeby mieć troszeczkę więcej ruchu. Więcej pasywek akurat pod skille z ziemi, ponieważ głównie tutaj skille ziemi używamy. I na sam koniec tylko jeszcze tutaj pasyweczka właśnie mocy ziemi, żeby nasze szczęśliwe trafienia miały szansę na regenerowanie siły duchowej, wzmacnianie naszych ataków krytycznych, no i właśnie tutaj super sprawa. Tutaj jeszcze tak akurat 3 punkty, żebyśmy troszeczkę więcej się umacniali. Nie wiem, czy tutaj tego nie naprawię, po prostu odświeżając z tej strony, nie wiem, czemu tutaj się tak psuje już, o dobra. Kolejne buildy będą tutaj po prostu odświeże, ale akurat no, to zestawienie jest bardzo proste. Mamy tutaj moc na przykład z kodeksu, że całą naszą siłę duchową, cały nasz zasób odnowi nasz podstawowy generator, więc właśnie tutaj jest sporo fajnych wzmocnień. Poczytajcie sobie po kolei, popatrzcie sobie co gdzie jest, coś tutaj nie ma, że coś jest ważniejsze, coś jest mniej ważne. Jest tutaj dużo fajnych rzeczy, więc sobie też na spokojnie. To co bym polecał najmocniej, jak najszybciej, to sobie ustawić ten amulet, który wam daje plus 2 do umiejętności ziemi, gdy macie fortyfikację, gdy macie umocnienie. W amulecie to będzie oczywiście plus 3, więc plus 3 do wszystkich skilli ziemi macie od razu, jeśli to sobie weźmiecie. To właśnie tam jak będziecie w drugim akcie, robić sobie pewnie questa na koniach, tego questa klasowego, bardzo ważne jest go zdobyć. Wstawiacie to oczywiście na amulet, no i macie tutaj plus 3 do wszystkich skilli praktycznie cały czas. Tak samo na tym będzie się opierał już kolejny build. No i właśnie drugi bolidzik. Tutaj też jak widzicie w amulecie plus 2, czyli no w sumie plus 3 do tych skilli ziemi. I tutaj będziemy działać tym, mają moc tutaj. Z Havezaru. Mamy tutaj oczywiście koszmar, czyli całą kampanię przeszliśmy, mamy całą mapę odkrytą. Możemy sobie wziąć to, że spustoszenie jest teraz umiejętnością ziemi. I tutaj też idąc sobie właśnie w tym buildzie, taką filozofię, że chcemy być tym takim już niedźwiedziołakiem praktycznie cały czas. Dlatego też podstawowy atak tutaj Maul. Mogę wam również bardzo mocno polecić Storm Strike'a, uderzenie burzy. Jest to bardzo mocny generator, który też bardzo fajnie odsłania wrogów. Więc jeśli tutaj akurat to taka, można powiedzieć, ten klimat postaci nie do końca jest dla was najważniejszy, no to spokojnie właśnie możecie sobie tutaj pójść pod
uderzenie burzy, ale ja tutaj, patrząc, że jest to taki już praktycznie cały build pod niedźwiedzia, chciałem tylko zrobić, że jesteśmy tym takim mocarnym niedźwiedziem prawie cały czas i rozwalamy system. Więc jak widzicie, drzoku tutaj się aż tak mocno nie zmieniło. Mamy tutaj właśnie podstawowy atak inny. Teraz bierzemy spustoszenie po prostu zamiast lawiny. Wciąż bierzemy tutaj oczywiście kamienny bastion, wciąż bierzemy zbroję cyklonu, ale weźmiemy sobie też tutaj krzyk, żeby osłabiał wrogów dookoła. Wciąż zostajemy przy trującej winorośli. Tym razem już nie bierzemy szarży, będziemy trochę wolniejsi, ale będziemy mieć ten debuff na wrogów. Wiemy, że na koszmarze już tam piekielne przypływy, inne sprawy. Jednak chcemy troszeczkę mieć więcej wytrzymałości, pomimo tego, że ten druid już ma dużo wytrzymałości. No to nic to nam nie zaszkodzi. Tutaj myślę, że aż tak mocno nie będziemy pruć przez te lokacje, że tutaj będzie nam szkoda nie mieć tej mocy. A więc tak, tutaj już w sumie widzicie, że dalej nic nie ma. No i tutaj się zmieni nam jeszcze pasywka przez to, że jesteśmy bardzo dużo w formie niedźwiedzia. Dlatego weźmiemy sobie to, że kiedy jesteśmy w pełni sił, zadajemy 30% więcej obrażeń. I gdy jesteśmy w formie niedźwiedzia, mamy też 20% więcej zdrowia. Więc jest to bardzo fajne. No i tutaj widzimy, że głównie ta filozofia niedźwiedzia. Przechodzimy sobie, robimy tu potężne spustoszenie raz na 20 sekund, które przytłacza. Gwarantowane, więc to też zadaje ogromne obrażenia. Mamy też fajne AOE tutaj z tej trującej winorośli, więc powinno być fajne. Powinno być dobre do farmienia zarówno tutaj takich większych grup sworów, jak i takich tutaj pojedynczych, mocnych elit. Paragony, tutaj ojejku, coś się zepsuło z paragonami, odświeżymy to na szybko. Zobaczymy, czy tutaj już, to jest trzeci film, który nagrywam tego samego dnia, więc nawet strona tej widzę, że już powoli wymięka, nawet nie ja. Przepraszam, jeśli mój głos z każdym filmem jest coraz gorszy, ale akurat dzisiaj mam chwilę, żeby ponagrywać, więc tak. Tak, to już puszuje się trochę. No i dobra, idziemy sobie standardowo. Pierwszy glif to jest na niedźwiedziołaka. Otrzymujesz 10% redukcji obrażeń, kiedy jesteś w formie niedźwiedziołaka. Tutaj sobie sprawdzimy. 10, 20, 30, 40 siły duchowej, siły woli. Działa fajnie, ok, sprawdzone. Kolejna tablica. Kolejna tablica to jest Undaunted. Nie mam pojęcia, co to znaczy po polsku. Ale działa to tak, że mamy kolejny damage reduction, im więcej fortyfikacji mamy. Czyli już mamy tutaj 10, tutaj kolejne 10. Nie wiem, czy to się dodaje, czy mnoży z obecnym umocnieniem, ale naprawdę tutaj wytrzymałości ten build będzie miał tak dużo, że nie powinien tutaj nic go zranić. A my mamy też potężne obrażenia, więc powinno być fajnie. Więc ustawiam sobie tak dół, prawo ten glif i góra, lewo tutaj trochę ten legendarny węzeł. Powoduje, że zadajemy więcej obrażeń z umiejętności ziemi, gdy wróg jest pod efektem kontroli tłumu. Czyli na przykład spowolniony, ogłuszony. My mamy tam aspekt, że każdy tutaj wróg jest spowolniony, kiedy dostanie skillem ziemi, więc jest to naprawdę bardzo proste. No i tutaj oczywiście pokazuje, jak się obraca tutaj tablice mistrzowskie. Więc ustawmy sobie tak, żeby właśnie mieć górę, lewo. Oczywiście legendarny węzeł. I dół, prawo. Możemy iść do kolejnego buildu. I kolejny build to już nie jest niedźwiadek. Oczywiście to nie są tak jakby kolejne ścieżki tego samego buildu. Tylko chcę tutaj wam przedstawić możliwości ścieżki progresu. Jeśli oczywiście wam wyleci więcej itemów pod niedźwiedziołaka, no to fajnie pójść niedźwiedziołakiem. Jeśli wydropią wam itemy pod wilkołaka, możecie iść wilkołakiem. Ja tutaj przedstawiam po prostu też różne buildy, żebyście też widzieli, jakie tutaj postać ma możliwości. I teraz nie będziemy rozwijać ziemi, nie będziemy rozwijać właśnie niedźwiedzia, tylko sobie przejdziemy w wilka sztormu. Tutaj sobie pozwoliłem ustawić, nie wiem czemu, aż 3 unikaty, zazwyczaj to są 2. Ale tutaj myślę, że umbral będzie spoko na zasób, więc tutaj troszeczkę przesadziłem, wymyślałem ten build, ale tak. Głównie tutaj nasza postać będzie się opierała o tym, że teraz naszą główną formą jest wilk. Wszystkie skille wilka są plus 2. I mamy też hełm, który powoduje, że wszystkie nasze zdolności burzy są też zdolnościami wilkołaka. No i przy okazji mamy szczęśliwy traf, że dostajemy nasz zasób przy trafieniu. Ale działa to tak, że każdy nasz skill burzy jest zdolnością wilka i każdy nasz skill wilka ma plus 2, czyli każda nasza umiejętność burzy ma automatycznie plus 2. Dlatego tutaj się najlepiej robimy pod tornado. Oczywiście tutaj też tablica tych duchowych kompanów. No i tutaj będziemy już się bawić bardzo mocno w takiego burzowego wilkołaka wraz z huraganem zadającym 17 obrażeń, więc elegancko będzie. I tak, oczywiście tutaj atak burzy, uderzenie burzy, bardzo fajnie odsłania wrogów. Wszystko w tornado, tornado jest naszym głównym źródłem obrażeń. Będzie fajnie robił robotę. Też tutaj przez to, że jesteśmy ciągle wilkiem i też, że jesteśmy ciągle na blisko wroga, to sobie możemy tutaj wziąć Predator Instinct. Bierzemy sobie oczywiście kamienny bastion, zbroja cyklonu, jest to naprawdę bardzo mocna sprawa.
tutaj już w końcu bestry od tej winorośli. Mamy fajne AOE, dzięki temu też, że w naszych rękawicach mamy ten bonus, że tornado samo szuka wrogów, więc tutaj nie będzie z tym problemu, że sobie latają gdziekolwiek. Huragan, który też nas fajnie buffuje, wydłużenie działania huraganu, tutaj pasywki oczywiście na zatruwanie, no i kataklizm, który też będzie zdolnością wilkołaka i będzie tutaj fajnie ładował nasze obrażenia. Mamy to, że nasze zdolności sztormu zdają większe obrażenia wrogom, którzy są ogłuszeni albo unieruchomieni. I tutaj też więcej obrażeń do elit. A bierzemy sobie to, że co każdy nasz szósty atak wilkołaka atakuje krytycznie. Wszystkie nasze zdolności są zdolnościami wilkołaka, więc każdy nasz tutaj nawet taki kataklizm, huragan czy tornado będzie atakowało krytycznie. To jest build na level 70, więc tutaj paragony będą bardzo, bardzo ważne. I tutaj na początek oczywiście nie pod niedźwiedzia, tylko pod ducha. Nasze krytyczne ataki zwiększają obrażenia otrzymywane przez wroga. Dalej sobie tutaj jedziemy. Tutaj akurat widzę, że pod zręczność, ale tak, mamy tutaj fajnie wybraną tą zręczność. Nie wiem akurat czemu taką dużo tej inteligencji wybranej. Ale niech będzie. Chyba to mogę nawet wyjąć. Wydaje mi się to trochę niepotrzebne. No nawet bardzo. Tutaj część tych może rzeczy do zmiany będzie. Ale tak, tutaj kolejna tablica. Mamy tutaj Constricting Tendrils, jakieś tam zdolności natury mają szansę zaatakować wroga tymi właśnie trującymi bluszczami. Więc dzięki temu też mamy tutaj takie darmowe właśnie unieruchamianie wrogów i zatruwanie ich. Mamy tutaj też większe obrażenia zdolności na natury. I tutaj przy okazji właśnie zadawane obrażenia wrogom pod efektem kontroli tłumu. Możemy sobie iść na prawo, tutaj na szybko popatrzę, coś możemy tutaj naprawić z tym buildem. Tak lekko, trochę dziwnie mi to wygląda, ale nie, chyba wszystko jest dobrze tutaj ustawione. Robiłem jako jeden z ostatnich buildów, więc powinno być mniej więcej wszystko dobrze. Dół lewo, tak jakby glyph. I dół lewo, legendarny węzeł. Potem kolejna tablica, Last for Carnage. Tam jakaś żądza zniszczenia. I właśnie to jest to, że jeśli atakujemy krytycznie za pomocą zdolności wilkołaka, odnawiamy sobie trochę zasobu. Też fajna sprawa. I tutaj widzimy, że powoli idziemy do tego glifu. Wbijemy sobie jeszcze jeden level, dostaniemy ten glif elegancko. I potem możemy działać dalej. No i teraz właśnie bardzo ciekawy build na koniec, na level setny druida, już taki na zakończenie nasze. I to jest akurat postać pod ziemię znowu i pod niedźwiedziołaka. Ponieważ mamy taką samą konfigurację pod ziemię i niedźwiedziołaka, jaką mamy pod sztorm i pod właśnie wilkołaka. Czyli właśnie tak, znowu, zbroja, która daje nam plus 2 do niedźwiedzia i to, że niedźwiedzie jest naszą główną formą. I hełm, który powoduje, że wszystkie nasze zdolności są zdolnościami niedźwiedzia i dają nam umocnienie dodatkowe, więc to jest wow, bardzo fajne. Ale tak, dzięki temu możemy się zrobić już full pod lawinę. I lawina jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. I gdzie jest ten? O, tutaj jest ten aspekt pod lawinę. Jeśli ktoś z was go wydropił na server slam, czy na masowej becie, to na pewno go pamięta. Mamy to, że teraz nasza szarża jest zdolnością ziemi. Oczywiście dzięki naszym legendarkom, naszym unikatom, każda zdolność niedźwiedziołaka jest zdolnością ziemi, ale tutaj przy okazji wyrzuca tą lawinę, więc tutaj tego jest naprawdę jeszcze więcej. Bardzo to jest wzmocnione. Przekaż tutaj Aftershock, że ten landslide atakuje kolejny raz. No ta lawina tutaj robi taki damage, jest tak bardzo mocna zdolność. I też tutaj przy okazji, żeby też nawet tutaj lekko zatrzymać ten klimat ziemi, klimat niedźwiedzia, wstawiam sobie tego Earth Spike'a. Mogliśmy sobie tutaj też ewentualnie zamiast kolca ziemi brać tutaj atak burzy, uderzenie burzy. Jest to bardzo mocne, bardzo fajne źródło odsłaniania. Ale tutaj też mówię, ten taki klimat, archetyp postaci, jesteśmy tym właśnie potężnym niedźwiedziem. Myślę, że to jest bardzo fajne akurat, żeby sobie w tym utrzymać tę konwencję. Lawina oczywiście tutaj bez zmian, każdy build druida, taka sama defensywa, ziemny bastion, zbroja cyklonu i tej pasywki po lewo na defensywę. Tutaj znowu oczywiście pełzacz robi zajebistą robotę. No i ta szarża, żeby mieć właśnie te dodatkowe lawiny. Jeśli chodzi o tutaj tą legendarną pasywkę, no to znowu bierzemy tą pod niedźwiedzia. Ale tutaj większa jazda jak zawsze jest w paragonach. Oczywiście tutaj znowu będzie Undaunted na wejście. Mamy tutaj umocnienie, fortyfikację, dlatego tutaj też tak lekko schodzimy z tą inteligencją. Chcemy mieć tutaj 5, 10, 15, 22, 29. Mamy spełnione 25, więc fajnie. I tutaj idziemy sobie spokojnie, tak. Wstawiamy sobie tablicę z tymi tendrilami, czyli to, że nasze zdolności natury
Mamy szansę na unieruchomienie wroga i zatrucie go. Oczywiście tutaj ziemia jest zdolnością natury, więc tutaj zostaje nam to fajnie. Dół, lewo, tutaj glif, to ustawienie, widzimy ładnie. Potem kolejna tablica, tutaj jest akurat tablica pod Damage Reduction, czyli zmniejszenie otrzymywanych obrażeń bliskim wrogom. A legendarny węzeł, to jest tutaj, powinienem powiedzieć wcześniej chyba, to jest ten, że nasze zdolności ziemi zadają większe obrażenia wrogom pod efektem kontroli tłumu. A w związku z tym, że dzięki temu nasze zdolności ziemi same nakładają efekt kontroli tłumu, no to możemy nawet sobie spamować ciągle tę samą lawinę i napierdzielać potężny damage. I potem kolejny paragon board, kolejna tablica mistrzowska, tutaj akurat legendarny węzeł, to jest Survival Instinct. Jeśli jesteśmy pod postacią niedźwiedzia, zadaje większe obrażenie, im bardziej się różni pasek nasz zdrowia od paska zdrowia wroga. Długo myślałem, że to jest dobry węzeł, ale w sumie zaczął mi się coraz bardziej podobać, im dłużej o nim czytam. Zawsze, gdy wróg ma poniżej połowy zdrowia, zadaje mu 50% większe obrażenia. Więc jest to naprawdę fajna ilość. Przez połowę walki mamy 50% więcej obrażeń. A przez pierwszą połowę walki mamy cały czas rosnący bonus. Jest to dużo obrażeń, jak na pojedynczy to taki punkcik. I potem ostatnia tablica nam zostaje. I tutaj jest tablica, najpierw legendarny węzeł. Legendarny węzeł jest tutaj. Ancestral Guidance. Podrzuci siły duchowej zadają większe obrażenia. No my tutaj dużo generujemy tej siły, dużo tracimy, więc myślę, że to nie jest aż takie złe. Warto po prostu pamiętać, żeby sobie trochę tej siły duchowej ewentualnie zostawiać. W odpowiednim momencie właśnie ustawić sobie ten Ancestral Guidance, wtedy kiedy mamy dużo siły duchowej. Wyładować go całego, zadać te większe obrażenia. No i po prostu tutaj robić robotę. Tutaj glif sobie wstawiam oczywiście outmatch, zadajemy większe obrażenia elitom i nieelitom. Oczywiście zdolności ziemi zadają fizyczne obrażenia. Więc tutaj właśnie będziemy robić robotę. No i jak wam się podobają? Według mnie fajne te buildziki. Tutaj akurat druid no jest mega wytrzymały pod postacią niedźwiedziołaka. Ten wilkołak burzy też jest bardzo ciekawym archetypem, bardzo mi się podoba. Jeśli byście na przykład chcieli levelowanie wilkołaka, macie go na Discordzie. Jeśli chcecie w ogóle po prostu jakieś inne buildy od tych, to też macie tego bardzo dużo na Discordzie. Więc polecam wam tam zaglądnąć. Ja się z wami żegnam, może dzisiaj jeszcze zdążę jeden film nagrać, ojejku. Byłoby fajnie, ale już powoli wymiękam, a też wiem, jak bardzo was męczą moje takie widoczne, zmęczone filmy. Bo jeśli i tak nagrywam na spokojnie, no to mój głos sobie do końca nie radzi. A gdy nagrywam już tutaj no drugą godzinę, no to jest dosłownie przesada. Ale no, mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście, ja wytrzymałem, więc sobie też dacie radę. I powodzonka na start, powodzonka na premierę Diablo 4. Miejmy nadzieję tylko, że te osłabienia, wzmocnienia z patcha na live, które dostajemy pewnie no dwa dni przed premierą, nie zmieniam aż tak tego tutaj dużo wszystkiego, no bo nie będę miał czasu nawet tego wszystkiego zmienić. Ale tak, następny Nekromanta i potem Łotrzyca jeszcze, więc powodzonka, trzymajcie się, bye bye, hej, papa, dbajcie o siebie, hej. Dziękuję tu bardzo wspierającym, którzy doceniają moją pracę. Jesteście naprawdę cudowni.